Trybunał Konstytucyjny. Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w trybie artykułu 92 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2019 wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności ustawy z dnia 26 stycznia 2018 o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w zakresie dodanego do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, artykułu 55a z artykułem 2 oraz artykułem 42 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 i artykułem 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. B. W zakresie dodanych do powołanej wyżej ustawy z 18 grudnia 1998 artykułu 1 punkt 1 litera a tiret trzecie w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i oraz artykułem 2a w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów oraz i Małopolski Wschodniej z artykułem 2 oraz artykułem 42 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji orzeka. Punkt pierwszy. Artykuł 1 punkt 1 litera a tiret trzecie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dziennik Ustaw z 2018, pozycja 2032 i 2529 w brzmieniu nadanym przez artykuł 1 punkt 1 litera a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dziennik Ustaw, pozycja 369, w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i jest niezgodny z wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą określoności przepisów prawa oraz artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji. Punkt drugi. Artykuł 2a ustawy z 18 grudnia 1998 powołanej w punkcie 1 dodany przez artykuł 1 punkt 2 ustawy z 26 stycznia 2018 powołanej w punkcie 1 a w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i oraz ukraińskich nacjonalistów w zdaniu pierwszym b w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i oraz i Małopolski Wschodniej w zdaniu drugim jest niezgodny z wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa oraz z artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 59 ustęp 1 punkt 2 i 4 ustawy z dnia 30 listopada 2016 o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Dziennik Ustaw, pozycja 2072,
umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Pod orzeczeniem znajdują się właściwe podpisy. Proszę usiąść. Motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Andrzej Zielonacki. Dziękuję uprzejmie. Przedmiotem kontroli konstytucyjności w niniejszej sprawie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uczynił. Po pierwsze, artykuł 1, punkt 1, litera a tiret 3 ustawy o IPN w brzmieniu nadanym przez artykuł 1, punkt 1, litera a ustawy nowelizującej z 26 stycznia 2018 roku w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i. Po drugie, artykuł 2a ustawy o IPN, dodany przez artykuł 1 punkt 2 ustawy nowelizującej z 26 stycznia 2018 roku, w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i oraz przez ukraińskich nacjonalistów w zdaniu pierwszym i zdaniu drugim, a także i Małopolski Wschodniej w zdaniu drugim. Po trzecie, artykuł 55a, dodany przez artykuł 1 punkt 6 ustawy nowelizującej z 26 stycznia 2018 roku. Dla dwóch pierwszych przepisów jako wzorzec kontroli zostały powołane artykuł 2 oraz artykuł 42 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, a dla ostatniego artykuł 2 oraz artykuł 42 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3, a także artykuł 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Ustawą z dnia 27 czerwca 2018 roku artykuły 55a oraz 55b ustawy o IPN zostały uchylone. W związku z powyższym Trybunał na podstawie artykułu 59 ustęp 1 punkt 4 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania konstytucyjności artykułu 55a ustawy o IPN. W odniesieniu do brzmienia zakwestionowanych przepisów stwierdzić należy, że artykuł 1 punkt 1 litera a tiret 3 ustawy o IPN dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczenia, udostępniania i publikowania dokumentów dotyczących zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 roku do dnia 31 lipca 1990 roku. Z kolei artykuł 2a ustawy o IPN zawiera definicję legalną pojęcia zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. Wedle tego przepisu są to czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950 polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności, a także udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Oba wyżej przytoczone przepisy wprost determinują stronę przedmiotową przestępstwa określonego w artykule 55 ustawy o IPN, który stanowi, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w artykule 1 punkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wnioskodawca podnosi, że brak doprecyzowania zarówno w zakwestionowanych przepisach, jak i w innych obowiązujących regulacjach normatywnych pojęć ukraińscy nacjonaliści oraz Małopolska Wschodnia powoduje, że artykuł 1 punkt 1 litera a tiret 3 oraz artykuł 2a ustawy o IPN naruszają zasady określoności przepisów prawa wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji oraz naruszają artykuł 42 ustęp 1 Konstytucji. Trybunał stwierdza, że tworząc zakwestionowane przepisy, ustawodawca posłużył się zwrotami o nieokreślonym desygnacie. Ich znaczenia ani nie zostały sformułowane w ustawie, ani nie można ich zrekonstruować w sposób niebudzący wątpliwości w
oparciu o konotacje występujące w języku powszechnym. Pojęcie ukraińscy nacjonaliści funkcjonuje nie tylko w zakwestionowanych artykule 1 oraz artykule 2a ustawy o IPN, ale również w artykule 1 ust. 2 punkt 7 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, dodanym w 1997 roku. W obu aktach normatywnych ustawodawca zaniechał jednak definicji tego pojęcia. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że w obu aktach normatywnych pojęcie ukraińscy nacjonaliści łączy się z innymi wskazanymi przez ustawodawcę cezurami czasowymi. W ustawie kombatanckiej, akcie chronologicznie starszym, dotyczy to lat 1944-1945, natomiast w ustawie o IPN lat 1925-1950. Zważywszy na okoliczności historyczne dotyczące relacji polsko-ukraińskich w okresie zaboru austriackiego w II Rzeczpospolitej podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym, należy zauważyć, że ustawa o IPN w ogóle nie precyzuje, czy przez ukraińskich nacjonalistów należy rozumieć tylko zorganizowane struktury polityczne lub paramilitarne, których członkowie brali udział w czynach wymierzonych przeciwko władzom państwowym oraz ludności cywilnej, czy też każdego, kto utożsamiając się z ideami ukraińskiego ruchu narodowego, działał przeciwko państwu polskiemu i jego obywatelom w okresie II Rzeczypospolitej, w trakcie II wojny światowej i w okresie powojennym. Pojęcie Małopolska Wschodnia również nie zostało zdefiniowane w ustawie o IPN. Trybunał ustalił, że na poziomie normatywnym pojęciem tym posłużono się trzykrotnie w okresie II Rzeczypospolitej i to tylko w roku 1920. Chodzi tu o dwa rozporządzenia wykonawcze ministra spraw wewnętrznych, w których wymieniono odnośne powiaty wchodzące w skład, jak to określono w tych aktach wschodniej Małopolski, oraz chodzi o rozporządzenie ministra aprowizacji i ministra rolnictwa i dóbr państwowych, którym po prostu podano tę nazwę. Z drugiej jednak strony przedwojenny prawodawca stosował wobec całego dawnego zaboru austriackiego inne określenia, takie jak były zabór austriacki, była dzielnica zaboru austriackiego, była dzielnica austriacka, Galicja, była Galicja, były Królestwo Galicji i Lodomerii, były kraj Galicja. A wobec wschodniej części dawnego zaboru austriackiego nazwę Galicja Wschodnia, czy też nazwy odnośnych województw, to jest lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. W decyzji konferencji ambasadorów z dnia 15 marca 1923 roku w sprawie granic Polski uznano objęcie przez Rzeczypospolitą Polską zwierzchności państwowej nad całością dawnego Królestwa Galicji i Lodomerii. Zarówno w oryginale francuskim, jak i w tekście polskim pada określenie wschodnia część Galicji. Trybunał ma oczywiście świadomość tego, że od lat 20. XX wieku próbowano stosować w polskiej debacie publicznej terminy Małopolska Wschodnia, przeważnie jako określenie ziem wchodzących w skład ówczesnych województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Należy jednak zauważyć, że w dalszym ciągu w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu pozostawały określenia Galicja, była Galicja, Galicja Wschodnia. Używano również terminów była dzielnica austriacka, województwa południowe, województwa południowo-wschodnie, południowy wschód Rzeczypospolitej. Co warte odnotowania, na określenie wschodniej części byłego zaboru austriackiego obywatele pochodzenia ukraińskiego posługiwali się terminem Ukraina Zachodnia. Wprawdzie na podstawie dwóch rozporządzeń ministra spraw wewnętrznych z 1920 roku możliwa byłaby próba zrekonstruowania przedwojennego, normatywnego rozumienia pojęcia Małopolska Wschodnia. Niemniej jednak przepisy te utraciły moc obowiązującą z dniem wejścia w życie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 roku o Policji Państwowej. Rekonstrukcja wyrażenia ustawowego determinującego znamiona przedmiotowe obowiązującej aktualnie normy karnej w oparciu o nieobowiązujące od prawie 100 lat akty normatywne byłaby działaniem przeczącym standardom poprawnej legislacji.
Trybunał zauważa też, że obszar Małopolski jako polskiej krainy historycznej obejmował dawne, z czasów I Rzeczypospolitej, województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie. Dopiero w okresie zaborów zaczęła się zacierać świadomość dawnych granic, zaś w II Rzeczypospolitej z Małopolską próbowano utożsamiać cały obszar byłego zaboru austriackiego w celu podkreślenia historycznych związków tych terenów z państwem polskim. Jednakże współcześnie, w powszechnej świadomości, przez Małopolskę rozumie się albo krainę historyczną znajdującą się w całości w obecnych granicach państwa polskiego, albo w pewnym uproszczeniu obszar obecnego województwa małopolskiego. Natomiast na określenie zbiorcze terenów przedwojennych województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego stosuje się w mowie powszechnej wymiennie terminy geograficzne. Galicja, Galicja Wschodnia, Kresy Południowo-Wschodnie. Należy również zwrócić uwagę, że w dotychczasowym ustawodawstwie polskim na określenie terenów II Rzeczypospolitej znajdujących się obecnie w granicach Ukrainy, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, stosowano nazwy przedwojennych województw, to jest wołyńskiego, lwowskiego, stanisławowskiego oraz tarnopolskiego. Tak w szczególności w artykule 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w artykule 1 ust. 2 punkt 7 ustawy kombatanckiej. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że wysoce niefortunna redakcja zaskarżonych przepisów uniemożliwia jednoznaczne określenie zakresu stosowania artykułu 55 ustawy o IPN. Stwierdzenie tak istotnych niejasności interpretacyjnych ma ważkie znaczenie konstytucyjne. Z wyrażonej w artykule 2 Konstytucji zasady państwa prawnego wynika bowiem nakaz przestrzegania przez ustawodawcę zasady poprawnej legislacji, w ramach tejże funkcjonuje zasada określoności przepisów prawa. Nakaz ten jest funkcjonalnie związany z zasadami pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz ochroną zaufania do państwa i prawa. Zasady te mają szczególnie doniosłe znaczenie w sferze wolności i praw człowieka i obywatela. Jako naruszenie wymagań konstytucyjnych oceniać należy tak niejasne i nieprecyzyjne formułowanie przepisu, które powoduje niepewność jego potencjalnych adresatów co do ich praw i obowiązków. Powoduje to bowiem stworzenie nazbyt szerokich ram dla organów stosujących ten przepis, które w istocie muszą zastępować prawodawcę w zakresie tych zagadnień, które uregulował on w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Tym bardziej jest to niedopuszczalna sytuacja na gruncie zasad kreowania odpowiedzialności karnej. Ustawodawca nie może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu w praktyce zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Założenie to można ogólnie określić jako zasadę określoności ustawowej ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Kierując się tą zasadą, Trybunał Konstytucyjny prezentuje stanowisko, iż przekroczenie pewnego poziomu niejasności przepisów prawnych stanowi samoistną przesłankę stwierdzenia ich niezgodności z artykułem 2 Konstytucji. Dla oceny zgodności sformułowania określonego przepisu prawa z wymaganiami poprawnej legislacji istotne są przy tym trzy założenia. Po pierwsze, każdy przepis ograniczający konstytucyjne wolności lub prawa winien być sformułowany w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić, kto i w jakiej sytuacji podlega ograniczeniom. Po drugie, przepis ten powinien być na tyle precyzyjny, aby zapewniona była jego jednolita wykładnia i stosowanie. Po trzecie, ów przepis winien być tak ujęty, aby zakres jego zastosowania obejmował tylko te sytuacje, w których działający racjonalnie ustawodawca istotnie zamierzał wprowadzić regulację ograniczającą korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw. W ocenie Trybunału sposób sformułowania zakwestionowanych w mniejszej sprawie przepisów, to jest posłużenie się pojęciami ukraińscy nacjonaliści oraz Małopolska Wschodnia,
jest w takim stopniu niejasny i nieprecyzyjny, iż zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w praktyce ich stosowania doszłoby do naruszenia wszystkich trzech wymienionych wyżej założeń. Organy ścigania i sądy, jak i potencjalni adresaci normy karnej, mogliby mieć poważne problemy z ustaleniem zakresu odpowiedzialności karnej. To zaś zmuszałoby do oczekiwania na precedensowe orzeczenia, wywołując niepewność w stosunkach prawnokarnych do czasu ukształtowania się jednolitej judykatury. Jest przy tym oczywiste, że ustabilizowanie orzecznictwa jest to proces długoletni. Zakwestionowane przepisy naruszały więc standard konstytucyjny wynikający z artykułu 2 i artykułu 42 ust. 1 ustawy zasadniczej. W związku z powyższym Trybunał orzekł jak w sentencji. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny zgodnie z wnioskiem prezydenta oceniał wyłącznie wyżej wymienione przepisy pod kątem dochowania przez ustawodawcę wymogów określoności wynikających z Konstytucji. Skutkiem mniejszego wyroku jest utrata mocy obowiązującej następujących przepisów ustawy o IPN. Artykuł 1, punkt 1, litera a, tiret 3, wyłącznie w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i. Artykuł 2a, zdanie pierwsze, wyłącznie w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i oraz przez ukraińskich nacjonalistów. Artykuł 2a, zdanie drugie, wyłącznie w części obejmującej wyrazy ukraińskich nacjonalistów i oraz i Małopolski Wschodniej. Oznacza to, że wyżej wymienione przepisy nadal pozostają w systemie prawnym, ale bez zwrotów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny zgodnie z wnioskiem prezydenta za niekonstytucyjne. Zważywszy na konstytucyjne standardy prawidłowej legislacji, ustawodawca powinien podjąć działania zmierzające do stosownej modyfikacji redakcyjnej wskazanych wyżej przepisów. Dziękuję sędziemu sprawozdawcy za przedstawienie motywów wyroku. Wyrok jest ostateczny i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie. Proszę.